Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem w naszym mikrostudio w sklepie Fotomag przy stacji metra Stokłosy jest dzisiaj Rafał Czerniak, Dzień dobry. Który przygotował dla Państwa tę znaną już publikację, czyli wybór tekstów źródłowych dotyczących Ukrainy, dotyczących południowo-wschodnich granic Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. I spotykamy się po raz kolejny przy okazji tej książki, która jest bardzo ważna, ciekawa i niezwykła, po to, żeby porozmawiać o jednym z jej bohaterów, o człowieku, którego praca, którego tekst zajmuje sporą część, czyli o Wilhelmie de Boplin, oficerze francuskim, który zostawił po sobie opis Ukrainy i na tym opisie Ukrainy wzorował się, proszę Państwa, Henryk Sienkiewicz, znaczy wzorował, korzystał z niego intensywnie Henryk Sienkiewicz, pisząc trylogię. Boplin miał swoje wcześniejsze tłumaczenie w Polsce, ono było publikowane, natomiast my mamy swoje. Żona Rafała to tłumaczenie przygotowała i ono jest właśnie tutaj, to jest autorskie, nowe całkowicie tłumaczenie, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości co do tego, co to za tekst. A dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o Wilhelmie de Boplin i mam nadzieję, że dowiemy się różnych ciekawych i nowych rzeczy, których nie ma tutaj, bo Rafał to obiecywał, więc teraz słuchamy. Tak, rzeczywiście umówiliśmy się na opowiadanie o Boplenie. I chciałem tu powiedzieć parę rzeczy, których rzeczywiście tutaj nie ma. I opowiedzieć o Guillaume Levasseurze w kontekstach nieco zaskakujących ja to już drżę z i niepokoju. Nieco innych niż pojawiają się tutaj w książce. Zaczniemy od Piratów Karaibskich. Bingo. Najpierw może takie parę uwag ogólnych na temat piractwa. Wszyscy wiemy oczywiście, jak wyglądają piraci, czym się zajmują z literatury popularnej, z filmu. No i są to oczywiście bajki. Piractwo, jak każda dziedzina pełna brutalności i gwałtowności, jest poprzedzona głęboką refleksją polityczną i gospodarczą. Tak właśnie. Pozbawioną sentymentów i jakichś namiętności. Tak naprawdę jest to biznes zanurzony w polityce. Piraci, proceder piractwa w takiej formie, w jakiej go sobie wyobrażamy, czyli statki, okręty, załoga, Jack Sparrow. Jack Sparrow. To jest zawsze w tle tej działalności występuje jakaś struktura, która popiera tę działalność. To nie jest inicjatywa prywatna, choćby z tego względu, że no i organizacyjnie, i przede wszystkim finansowo nie nikt nie udźwignąłby zakupu statków, zakupu wyposażenia, uzbrojenia, przeszkolenia załogi, garzy. Za know-how, czyli no, choćby umiejętność nawigacji. Dlatego wiemy, że za piractwem zawsze jest jakaś struktura poważna, oficjalna, państwowa. I nie zawsze jest to korona brytyjska. I nie zawsze jest to korona brytyjska. Natomiast bardzo często to piractwo jest w zasadzie prawie zawsze również skierowane przeciwko jakiejś innej strukturze oficjalnej, państwowej, która staje się celem działań zorganizowanych band. Zorganizowanej przestępczości morskiej. O. W tym przypadku morskiej, natomiast piractwo jest, można powiedzieć, takim rodzajem działań, które można ogólnie określić jako tworzenie struktur bandyckich, państw bandyckich, mhm.
w kluczowych miejscach na świecie. Pierwsze główne zadanie tego typu struktur to jest zawładnięcie pewnymi szlakami komunikacyjnymi czy handlowymi, a w najgorszym razie, jeżeli nie da się nimi zawładnąć, nie da się ich kontrolować, to po prostu ich przerwanie. Mm-hmm. Ten proceder, ten model ma głębokie tradycje w historii i znakomicie ma się do dzisiaj. No tak, państwo islamskie. Mamy państwo islamskie, mamy szereg państw mandyckich tak naprawdę, przez nikogo nie uznawanych, które kontrolują najważniejsze punkty, na przykład północnych wybrzeży Morza Czarnego, od Kaukazu po Dniestr. Tak? No, jedynym chyba takim ważnym punktem, który jeszcze nie jest kontrolowany, jest Odessa. Natomiast cała reszta jest w zasadzie kontrolowana przez takie struktury, przez nikogo w zasadzie. Oprócz oczywiście patrona nieuznawanych. Tak było również na Karaibach. Dlaczego mówimy o Karaibach, to się wyjaśni za chwilę. Już w bardzo wczesnym okresie, już w początkach XVI wieku, a więc w okresie tworzenia się dopiero kolonii hiszpańskich, portugalskich w Ameryce, pojawia się właśnie ten proceder. Można oczywiście na osi czasu podzielić ten proceder na pewne fazy. To się dzieli w zależności od tego, jaka akurat nacja, jaki akurat kraj, protektor prowadził wojnę z Habsburgami, z Hiszpanami czy z Portugalczykami. W XVI wieku Francuzi mieli dużo do powiedzenia. Więc no, właśnie pierwsi byli Francuzi, pierwsza połowa XVI wieku to są głównie Francuzi. Dlaczego? No, wiadomo dlaczego Ameryka z jej zasoby stają się podstawą tak naprawdę niezależnej polityki hiszpańskiej na skalę globalną. Tak? I to będą zarówno towary, które są wynikiem upraw, tak? Takie jak trzcina cukrowa, czy tytoń, czy bawełna, ale przede wszystkim kruszce. Tak? Kruszce odkryte w Ameryce, założone tam kopalnie, dawały podstawę do prowadzenia niezależnej polityki, złoto i srebro w takich krajach jak obecnie Meksyk czy Peru. Ja tylko przypomnę, Francuzi, przepraszam, zajumali skarb Montezumy. Płynął do Kadyksu, ale oni go przejęli i przeznaczyli na wojnę z Karolem V. To jest właśnie ten model, tak? Jeszcze, żeby sobie tak wyobrazić, tak, to te najważniejsze punkty w Meksyku to było Veracruz, potem mamy bardziej na południe ten kluczowy punkt, czyli przesmyk panamski, który jest takim konektorem między handlem atlantyckim a morzem, a Oceanem Spokojnym. A na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej to jest Kartagena kolumbijska. To były takie ważne ośrodki, które skupiały również uwagę piratów. Karaiby jako łańcuch wysp stanowi taką barierę, otulinę, ale również barierę pomiędzy koloniami hiszpańskimi, portugalskimi, a otwartym Oceanem Atlantyckim. I stanowią w przypadku opanowania jakichś wysp zagrożenie dla szlaków, które muszą przechodzić przez któreś z cieśnin pomiędzy wyspami karaibskimi, płynąc do Europy, do Kadyksu. W drugiej połowie XVI wieku mamy z kolei Anglików, tak, z których najbardziej znany to jest oczywiście Francis Drake, czyli piratów królowej Elżbiety, tak, piratów elżbietańskich.
Mamy również fazę holenderską, kiedy to właśnie kompanie holenderskie popierały, wspierały działania pirackie na Karaibach. No zresztą to działania były bardzo poważne, bo to już wtedy nawet regularne wojska się włączyły w wojnę. W Brazylii przecież mieliśmy Brazylię holenderską. Tak. Przypomnę, że tam zastępcą naczelnego dowódcy był Krzysztof Arciszewski, późniejszy generał artylerii u Władysława IV. Arianin. No tak, Kalwin Arianin. Wielu wyznań człowiek. No tak. W pierwszej połowie XVI wieku jeszcze sobie jakoś tam Hiszpanie radzili. Te ataki, ataki oczywiście obejmowały zarówno przetransport, czyli statki, jak i pewne punkty na mapie kolonii. Najbardziej na zagrożone były te mniejsze. Był taki przypadek, jak sobie tam Hiszpanie radzili z tymi atakami francuskimi. Na pewnej wyspie Hiszpanie rozpuścili wśród lokalnej ludności plotkę, że atakujący Francuzi to sodomici i mają na celu zniewolić Indian i używać ich jako kobiety. No więc to mocna plotka, bardzo rzecz. Plotka rozwojowa. Informacja, wojna informacyjna odniosła skutek. Indianie wzięli sprawy we własne ręce i z pomocą zatrutych strzał dali na tyle mocny odpór, że Francuzi się więcej tam nie pojawili. W drugiej połowie propaganda. XVI wieku było już trochę gorzej, ponieważ i ataki były lepiej zorganizowane, były całe floty pirackie, na których pokładach potrafiło być i po parę tysięcy żołnierza, więc to już były ataki bardzo, bardzo poważne. Tylko dlatego nominalnie pirackie. No tak. Znaczy tutaj jakieś rozróżnienie, tak jak mówiłem wcześniej, rozróżnienie między piratami, korsarzami, kto jest oficjalnie, kto jest nieoficjalnie, nie ma większego kto sensu. Kto ma patent, tak? Kto nie tak ma. Tak naprawdę, tak, no to jest kwestia raczej patentu, tak? To nie ma inicjatywy prywatnej, zwłaszcza, że no, piractwo poza tymi kwestiami organizacyjno-finansowymi niesie za sobą poważne konsekwencje polityczne. No, tutaj nie ma mowy o tym, żeby ktoś sobie tak hasał w sposób dowolny w takich kluczowych miejscach właśnie jak Karaiby. Podjęto zatem próbę ufortyfikowania kluczowych miejsc w końcu XVI wieku, na przełomie XVI-XVII wieku właśnie powstały cytadele mające bronić interesów Hiszpanii, Portugalii. I mamy wiek XVII, kiedy to rozegrała się w zasadzie decydujący akt tych zmagań pomiędzy koalicją protestancką i francuską a Habsburgami, czyli wojna 30-letnia i jej przedłużenie, czyli wojna francusko-hiszpańska. W około roku 1620 jakby aktywność francuska rośnie w rejonie Karaibów. Pierwsze bazy, pierwsze gniazda pirackie pojawiają się na wyspie Saint-Christophe, czyli po hiszpańsku San Cristobal. I ten proceder obejmuje oczywiście napady na transporty hiszpańskie, ale również obejmuje już próbę zakładania tam upraw jakby niezależnych od hiszpańskich, upraw trzciny cukrowej, tytoniu. No i wydaje się, że w większości przypadków postawiono, w związku z tym, że no, handel niewolnikami
Wiadomo, rozwinął się z Afryki Zachodniej tak zwany handel trójkątny, czyli wożono towary europejskie do zachodniej Afryki, gdzie wymieniano ich na czarnych niewolników, których następnie wożono do Ameryki, na północne wybrzeże, północno-wschodnie wybrzeża Ameryki Południowej, do Meksyku, gdzie ich na Karaiby oczywiście, gdzie ich zatrudniano głównie na plantacjach, w trochę mniejszym stopniu w kopalniach, tam głównie Indianie pracowali ze względu na klimat, na warunki. Natomiast no, to był handel, gdzie przewagę mieli jednak Portugalczycy, Hiszpanie. Natomiast przynajmniej w początkowej fazie opierano się na ochotnikach z Francji. Wyjeżdżano po prostu na kontrakt, zwykle 3-letni. Wożono tych ludzi na plantacje, gdzie normalnie pracowali w takim samym charakterze jak niewolnicy, tyle że na kontrakcie. Czy oni potem wracali, to już jest inna kwestia. Naprawdę? I co ciekawe, w większości przypadków, jeżeli chodzi o pochodzenie tych ludzi, to byli to Francuzi z Normandii. To Normandczycy byli najbardziej aktywni, zarówno w kwestiach piractwa, jak i pracy na kontrakcie. Niezłe. Żeby jakoś tak to organizacyjnie pokazać, no to oczywiście była ta część osób, która pracowała w tak zwanym terenie, w tym przypadku akurat morskim, czyli no, klasyczni piraci, ale oni musieli mieć oczywiście zaplecze. To zaplecze znajdowało się we Francji. Musiał być człowiek, który obsługiwał ich organizacyjnie i finansowo, zbierał fundusze lub pośredniczył w przekazywaniu funduszy, bo był na przykład taki człowiek specjalnie wyznaczony przez kardynała Richelieu i który współfinansował te działania na Karaibach. I ci ludzie również zapewne zajmowali się werbowaniem tych tak zwanych ochotników na kontrakty. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? I co to, jak to się ma? A, jeszcze dokończę wątek tych państw zbójeckich czy bandyckich. No, w tego typu definicji, czyli struktura pseudo-niezależna albo taka pseudo-parapaństwowa, która organizowana jest z zewnątrz i ma na celu przerwać szlaki komunikacyjne, a jak dobrze pójdzie, to je po prostu kontrolować. No to tak samo jak piraci karaibscy, równie dobrze można określić i parapaństwo zbójeckie na Ukrainie. Gdzie na początku ta struktura wojskowa miała jakieś tam podstawy zdrowe, potem się wyradza, jest wykorzystywana do tworzenia państwa, tak zwanego państwa chmielnickiego, a potem hetmanatu, który dopóki był potrzebny, to istniał, potem został w zasadzie wyczyszczony i zlikwidowany. Co oprócz ogólnego modelu, modus operandi łączy Karaiby i Ukrainę i kozaczyznę? No, nazwisko Levasseur. No dobra, czekam jedną, na konkret. Jedną z ważniejszych, najważniejszych osób, które już we wczesnym okresie, czyli tam w tych latach, wczesnych latach 20., czy nawet na przełomie 19 i 20. XVI wieku, współtworzyły struktury pirackie na Karaibach, był niejaki Jean Levasseur, starszy brat Guillaume'a Levasseura. Bardzo fajne, bardzo fajne.
brat, który współpracował z taką czołową postacią, Pierrem Belenem de Snambik. Pierre Belen de Snambik to była ta jedna z wiodących postaci, która współzakładała w 1626 roku kompanię, francuską kompanię w Świętego Krzysztofa, wyspy Świętego Krzysztofa. Mm-hmm. Chodziło o tą pierwszą bazę, którą założyli Francuzi na Saint-Christophe, na wyspie Saint-Christophe. Oczywiście udziałowcami byli, oprócz piratów, oficjele francuscy, znaczy Richelieu i jego kardynał Richelieu i jego najbliżsi współpracownicy. Ta kompania działała do roku 1635, kiedy musiały nastąpić poważne zmiany organizacyjne, ponieważ taka była potrzeba chwili. W 1635 rok to jest rok bardzo znaczący zarówno dla Francji, jak i dla nas. Mianowicie w 1635 roku u nas trwały bardzo poważnie zaawansowane przygotowania do wojny ze Szwecją. Pamiętamy, że król Władysław IV, opromieniony sławą zwycięzcy spod Smoleńska, więc granica wschodnia była zabezpieczona. Na granicy południowo-wschodniej parę lat wcześniej mieliśmy starcia z sukcesami z wojskami tureckimi i tatarskimi, gdzie bił ich pod Sasowym rogiem koniec Polski, więc tam też teoretycznie przynajmniej powinien być spokój. W 1935 roku kończył się rozejm z Altmarku i wszystko wskazywało na to, że odniesiemy ogromny sukces. Niektórzy historycy twierdzą, że była to najlepiej przygotowana wojna w historii Rzeczpospolitej. No. Problem polega na tym, że ona w ogóle nie wybuchła. No, znaczy no, wszystko no, no. szło znakomicie jeszcze w początku roku 1935. Organizowano ogromne ilości broni, sprzętu. Trwały prace fortyfikacyjne na Pomorzu. Ekipy inżynierów zajmowały się tym właśnie przygotowując wojnę. Na południowym wschodzie trwały również prace fortyfikacyjne, w których brał również de Poplan udział. W każdym razie wszystko szło znakomicie, nawet do tego stopnia, że Sejm również zgodził się na wybuch wojny w styczniu 1935 roku. No i oczywiście natychmiast, a generalnie był to moment niesłychanie sprzyjający z tego względu, że no, zginął król Szwecji, armia szwedzka w cesarstwie dostała zadyszki, bez królewie rządziła regencja w imieniu małoletniej królowej. No i nic tylko zajmować Pomorze. Tylko zajmować. Ba, Pomorze. Nic tylko robić inwazję Szwecji. Wow. No tak, nie oparliby się. Może nie było w ogóle uwięzieni szans. W Niemczech. Nie było w ogóle szans. Wojsko było już w zasadzie pod bronią, stało tylko gotowe do wymarszu. Kto to zatrzymał? Natychmiast pojawiła się cała chmara tak zwanych mediatorów ze wszystkich krajów koalicji protestanckiej, z Anglii, Holandii, z Prus, no i oczywiście najważniejszy z Francji. Do lutego jeszcze można było mieć nadzieję, ponieważ rozmowy ugrzęzły. Natomiast wiemy, że w lutym 1935 roku w ramach przygotowań, bo pamiętamy, że do roku 1935 w cesarstwie walczyli Szwedzi za francuskie pieniądze. Tak. Ale w związku z tym, co się wydarzyło, w związku z tym, że tak jak mówiłem, dostali zadyszki,
nastała mocna potrzeba włączenia się bezpośredniego do wojny. W lutym, w ramach przygotowań do wojny z Habsburgami, Richelieu przeprowadza, no powiedzmy, reformę, przekształcenia organizacyjne na terenie Karaibów. W tym sensie, że likwidowana jest kompania Świętego Krzysztofa, a zakładana jest kompania Wysp Amerykańskich. Sama nazwa wskazuje, że miała na celu ekspansję, tak? Coś więcej niż tylko Święty Krzysztof. Wkrótce potem, w kwietniu, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu, chyba tak, w kwietniu, Francja podpisuje sojusz ze Szwecją, a 12 maja 1935 roku oficjalnie Francja wypowiada wojnę Habsburgom, wypowiada wojnę Hiszpanii. Oczywiście następuje ekspansja, następują zajęcia kolejnych wysp. Dwa lata później przybywa, bo jeszcze żyje Pierre d'Estaing wtedy. On chyba umarł w 1936 albo na początku 1937 i jego siostrzeniec jakby przejmuje pałeczkę, natomiast no, jest, przyjeżdża, przypływa do, na Karaiby, na Antyle, wysłannik, oficjalny wysłannik króla. Poincy się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, nie przekręcę. Który obejmuje urząd gubernatora takiego generalnego nad całym tym towarzystwem. Przy czym, znaczy, następują zmiany organizacyjne. Ośrodkiem, który został przydzielony specjalnie hugenotom, jest wyspa Tortuga. Sławna wyspa Tortuga, na której osiedli piraci hugenoci pod dowództwem właśnie Jeana Levasseura, który został niejako gubernatorem Tortugi. Bracia, wiemy o tym, że bracia kontaktowali się, znaczy pozostawali w kontakcie, Guillaume i Jean Levasseur. Znamy list Jeana Levasseura skierowany do takiego pana Izaaka Boivena z Rouen. Pan Izaak Boivin jest armatorem, kupcem. I prawdopodobnie był właśnie jedną z tych postaci, która organizowała zaplecze dla tych działań pirackich. Jest inwestorem również. W późniejszych latach zainwestował również rodzinnie, ponieważ wysłał tam chyba syna na wyspę Guadeloupe. Ale to już troszkę późniejszy okres. W każdym razie temu panu Boivinowi z Rouen Jean Levasseur pisze między innymi o tym, o takich kwestiach technicznych, że na przykład ci pracownicy kontraktowi nie sprawdzają się niestety w tych warunkach, że dużo lepsi są czarni niewolnicy, ponieważ ci plantatorzy, którzy oparli się właśnie na pracy tych niewolników, mają mniejsze szanse na bankructwo. No i tego typu informacje. Również prosi go o przekazanie jakby nowości, jakichś nowych informacji bratu, który akurat wtedy przebywał w Polsce. Pan Boivin zresztą zajmował się również kwestiami spadkowymi po śmierci ojca braci. Chyba w 1943 Guillaume Levasseur senior umiera, pozostawiając dom do podziału między innymi. Więc ale poczekaj, to znaczy mamy na Karaibach Jeana, mamy na Ukrainie Wilhelma, a pośrodku mamy pana Izaaka, który rezyduje w Rouen i zajmuje się sprawami generalnie rodzinnymi, a także politycznymi. To jest fantastyczne, że poruszamy się na terenie, oprócz tego, że oczywiście Guillaume jest w Polsce, a
czy na Ukrainie, a Jean jest na Karaibach. To poruszamy się tak naprawdę, baza tego całego przedsięwzięcia znajduje się na małym terytorium, tak między Hawrem, Rouen, a Dieppe, rodzinnym braci Levasseurów. Z Normandii wywodzą się w ogóle z Dieppe, z Rouen wywodzą się piraci, wywodzą się kupcy, wywodzą się koloniści. W ogóle Havre jest ośrodkiem największym. W ogóle Havre w założeniu tworzonych spółek, kompanii, był głównym portem, bazą dla piratów we Francji. Więc to jest naprawdę nieduży obszar, z którego wywodzi się większość ludzi działających właśnie w tym biznesie. Może zostawimy na razie Jeana Levasseura na Karaibach. Wrócimy do naszego głównego bohatera Guillauma Levasseura. Zwłaszcza, że niewiele o nim na razie powiedzieliśmy. Mówię Guillauma Levasseura, nie Boplana, ponieważ jest to też dosyć tajemnicza sprawa. To jego nazwisko szlacheckie. Dawniej kojarzono, czy próbowano skojarzyć Guillauma Levasseura z... Bo występował w źródłach pan de Boplan. Występował w źródłach, występuje w 1616 roku jako porucznik i prawdopodobnie, z tego co pamiętam, adiutant marszałka Concino Conciniego, dowodzący 300 ludźmi, również w Normandii. I ponownie spotykamy to nazwisko. Nie występuje tam imię, jest tylko pan de Boplan. Nie występuje imię, porucznik de Boplan. Ponownie spotykamy to nazwisko wywodzące się oczywiście od dziedziny szlacheckiej, którą jakby zarządza, który jest właścicielem. W 1627 roku, w okolicznościach niestety dla pana de Boplan przykrych, mianowicie mamy taką informację, że pan de Boplan umarł. Tylko że już mamy troszkę więcej informacji. Wymieniane jest imię, jest to pan Jean de Boplan i jest kapitanem już gwardii kardynała Richelieu. Ale to w związku z tym, no, logicznym bezpośrednia jest... Bezpośrednia bliskość ośrodka decyzyjnego. Właśnie. Właśnie o to chodzi. Wydaje się dosyć oczywiste, że porucznik de Boplan, blisko związany z Concino Concinim, a więc ze stronnictwem, do którego należał również Richelieu, skupionym wokół regentki Marii Medycejskiej, przepraszam. Dziura nagle się pojawiła w głowie. Marii Medycejskiej oczywiście. W sposób naturalny, tak, po śmierci, po zamordowaniu marszałka Conciniego przechodzi do otoczenia wtedy jeszcze biskupa, a potem w momencie, kiedy Maria Medycejska i Richelieu zostają jakby uwięzieni, aresztowani, przechodzi w otoczenie właśnie ich, czyli późniejszego kardynała Richelieu i zostaje tam kapitanem gwardii. Gwardzista kardynała, tak, powiedzmy kapitan sobie. Kapitan gwardii. Kapitan, tak, gwardii, kapitan kardynała. Gwardii kardynała Richelieu. Ale to jaki musiał być skuteczny, skoro ja rozumiem, że on towarzyszył dłużej, czy umarł w trakcie kariery Armanda? No, Armand został pierwszym ministrem w 24 chyba, z tego co pamiętam, więc no parę lat się przysłużyło. 27 rok to jest początek oblężenia La Rochelle. Aha. Natomiast nie mam informacji, żeby on po prostu zginął, tak? Jest po prostu, że umarł. Umarł i nastąpiła konieczność zastąpienia go kimś innym. Ale przysłużył się sprawie. Zapewne tak, zapewne tak. Natomiast sprawa jest dosyć tajemnicza, w jaki sposób to nazwisko de Boplan, nazwisko szlacheckie z
prawdopodobnie katolickiego oficera kardynała Richelieu, nagle znajduje się przy nazwisku Levasseur, hugenoty, inżyniera wojskowego, który podobno służył w latach 20. u księcia de Longueville, Henryka Orlańskiego de Longueville, przeciwnika Kończyniego. Nie wiemy tego. No, nie wiemy tego, w jaki sposób. Z tym, że wydaje mi się, że te informacje na temat jego służby u de Longueville'a nie muszą być pewne, ponieważ z kolei inne opracowania twierdzą, że tak naprawdę nie wiadomo, co robił Guillaume Levasseur do momentu, kiedy przyjeżdża do Polski. Więc korespondował z bratem na pewno. To. Więc ja podejrzewam, że on brał udział w tym całym procederze, przedsięwzięciu. Kompania Wysp Amerykańskich. Tak, tak. I być może. Wyposażony w instrukcję. Znaczy tylko to sobie jakby wyobrażam, że być może sam kardynał Richelieu zadecydował, że. Skoro tak sobie dobrze radzą. Guillaume Levasseur stanie się Guillaumem Levasseurem de Beauplan. Może bardzo lubił tamtego Beauplana. Przypuszcza się, że zaczął używać tego nazwiska w latach 20. Natomiast w roku 1631 wychodzi w Rouen u pana Jacques'a Caillou takie dzieło o sferach. To jest takie dziełko matematyczno astronomiczne. Porządkujące hierarchię polityczną lokalną. Nie studiowałem. W rzeczywistości. Nie studiowałem, natomiast no, podobno użyteczne dla nawigatorów. I pełne metafor jeszcze. Być może. Chciałem przypomnieć, że pan Jacques Caillou, wydawca, to jest ten człowiek, który 20 lat później wydał pierwsze wydanie Ukrainy. Znaczy wydanie opisu Ukrainy. Fantastycznie. Co więcej, to nie jest jedyne nazwisko, które się potem pojawia w otoczeniu Guillaume'a Levasseura de Beauplan, a związane z tą książką. Mianowicie na stronie 12 znajduje się rycina wykonana przez Willema Hondiusa, który parę lat później pojawia się w Gdańsku, rytuje triumf smoleński Władysława IV, rytuje portrety najważniejszych osób w państwie, rytuje w końcu bardzo ważne mapy operacyjne dla wojsk, które miały walczyć na Ukrainie z Turcją i z Tatarami. Zostaje w końcu królewskim rytownikiem. Więc ciekawa sytuacja, ciekawe postacie się tu pojawiają. A, i to dzieło jest podpisane Guillaume Levasseur Inventeur, czyli Guillaume Levasseur odkrywca, wynalazca. Jeżeli przyjąć, że autorem dzieła jest Guillaume Junior, a nie Senior, i tak jest zwykle przyjmowane, no to byłoby to świadectwo, że jeszcze wtedy Guillaume Levasseur nie używał nazwiska de Beauplan. To nazwisko pojawia się dopiero w Polsce przy jego rodowym nazwisku Levasseur. Przy czym nie należy traktować Levasseura jakiegoś oszusta, tak? Znaczy to jest absolutnie niemożliwe. To jest człowiek, który się oficjalnie podpisywał Guillaume Levasseur de Beauplan. Podpisywał książkę, tak? Podpisywał mapy, więc znaczy, nazwisko musiało być jak najbardziej autentyczne. Dostał pozwolenie. Dostał na to pozwolenie. No to tylko Armand mógł mu wydać takie pozwolenie i jest więcej to jedna, pozostaje kwestia jest to motywu. Jest to jedna z opcji. Znaczy można przypuszczać, że na przykład jako nieszlachcic miałby mniejsze możliwości w Polsce, tak? Natomiast już, znaczy ja wiem, rozumiem, że jako wojskowy miał pewne ulgi, tak? No było sporo wojskowych, którzy awansowali, to wojskowych oficerów z awansu na przykład. No, ale tak? Będąc na Ukrainie stykał się z szlachtą i to grubą, zdecydowanie, tak? Zdecydowanie i to grubą, mu to ułatwiało i samowolną, życie, więc zdecydowanie ułatwiało mu to życie, jeżeli oczywiście przyjąć, że Levasseurowie nie byli szlachtą. Co jest możliwe, Levasseurowie, rodzina Levasseur była dosyć rozrodzona, czy pojawia się oczywiście w tym takim trójkącie między
między Havrem a Rouen i Dieppe dosyć często. Są przypadki również z Paryża. To była taka rodzina rzemieślnicza, tak bym powiedział. Dosyć wcześnie, zdaje się, emigrowali również do kolonii północnoamerykańskich, czyli Kanada, głównie Quebec. Nie wiem, czy w Luizjanie, być może też w Luizjanie byli, występują tam również jako inżynierowie wojskowi. Pięknie. także jakaś może tradycja jest. Ojciec Guillaume'a, bo o nim też nie wspomnieliśmy jeszcze, ojciec Guillaume'a Levasseura był królewskim inżynierem, tak? Był inżynierem, architektem, hydrografem, kartografem. Więc Guillaume Junior kontynuował jego dokonanie, jego tradycję. To może teraz powiemy parę słów o tym, co robił w Polsce. No tak. Od razu, właśnie to też jest zaskakujące, że emigrant z Francji, emigrował w końcu roku 30, pojawia się w otoczeniu drugiej w zasadzie najważniejszej osoby w kraju, czyli hetmana Koniecpolskiego. Znaczy, no został tam wysłany, osadzono go w tym otoczeniu. Musiał mieć niezłego protektora, żeby się dostać od razu w takie ośrodki, w takie kręgi, gdzie robił bardzo ważne rzeczy, tak? W latach 30. na Ukrainie zajmował się właśnie fortyfikacjami. Nie tylko zamków Koniecpolskiego w Brodach, pod Chorcach, ale też innymi. Tu oczywiście różne osoby wysuwają wątpliwości, czy w pewnych przypadkach to on był autorem jakichś prac. Natomiast my wiemy, że to generalnie wtedy cały zespół inżynierów wojskowych pracował i był na służbie. I trudno czasem zgadnąć, który był jakby postacią wiodącą, a który jakby podlegał. I też pewnie za bardzo nie miało to znaczenia. Myślę, że nie. Uczestniczył również w starciach. No, był prawdopodobnie i w starciach z Tatarami. I potem na pewno uczestniczył w starciach Koniecpolskiego i Mikołaja Potockiego w starciach z kozakami. Co jeszcze można powiedzieć? W roku 37. Wtedy, kiedy jego brat Jean zostaje gubernatorem Tortugi, on jest dopuszczony do dworu, zostaje królewskim dworzaninem. Wydaje się, że dość wcześnie dostał za zadanie skartografowania terenów ukraińskich. Zwłaszcza, że praca była niesłychanie żmudna. To trzeba mu oddać, że on musiał tę Ukrainę po prostu objeździć wszerz i wzdłuż. I to nie było jakaś swobodna galopada, tak? Znaczy, on się posługiwał na przykład takim narzędziem jak krokomierz przytroczonym do siodła. I mierzył w ten sposób odległość, że mierzył liczbę końskich kroków na pewnych odcinkach. Oczywiście posługiwał się pomiarami astronomicznymi, to określał położenie pewnych punktów w terenie za pomocą narzędzi do tego służących. No ale to musiała być podróż żmudna, jednostajna i dokładna, tak, żeby te wyniki były jakoś porównywalne. I efekt był bardzo dobry. Oczywiście są pewne błędy dotyczące zwłaszcza terenów trudno dostępnych, tak jak tereny w pobliżu Karpat, czy też tereny, gdzie mamy wyjątkowo gęsto ułożone meandry rzeczne.
to wtedy się pojawiają pewne niedokładności. Na przykład. No, tak, wyprostował nam trochę rzek, bo wiadomo, że nie wszystkie. No musiał siłą rzeczy ścinać troszkę te. No, nie dałby rady, bo sam. W związku z tym, że na mapie te rzeki są nieco krótsze, czasem nawet sporo krótsze, natomiast sam przebieg taki ogólny jest jak najbardziej prawidłowy. Długo mu to zajęło? No, do tego stopnia, że król się poważnie niecierpliwił. Znaczy, dostał w roku 45, zdaje się, dostał ten przywilej druku. No i te mapy się długo nie mogły, nie ukazały. Znaczy, one się, zdaje się, nie ukazały aż do jego zwolnienia ze służby. Mhm. W związku z tym, poza tym, że oczywiście nastąpiła całkowita katastrofa planów królewskich. Katastrofa państwa przy katastrofa okazji. Katastrofa państwa. A jeszcze nie wspomnieliśmy o tym przy okazji tego roku 35 i jakoś tak nam to umknęło, że no, zakończyło się to wszystko niestety ku nieukrywanej wściekłości Władysława IV rozejmem. I to nie rozejmem kilkuletnim, tylko 26-letnim. W związku z tym armia została rozpuszczona, broń zmagazynowana w arsenałach, no, część sprzętu, która się dała zakonserwować, zakonserwowano, część no, pewnie zniszczała. Albo sprzedano może. Albo sprzedano. Ktoś zaproponował cenę. Król starał się jakby zachować te najbardziej wartościowe jednostki, czyli korpus oficerski, głównie inżynierów właśnie zatrudnił ich na służbie w Gwardii Królewskiej. Natomiast on sam zdawał sobie sprawę z tego, że to jest praktycznie koniec marzeń o niezależnej polityce północnej. Znaczy, jeżeli któraś ze stron intencjonalnie nie złamie układu, no to nie ma szans praktycznie na nic. Tak? To jest koniec planów północnych Władysława IV. Fatalny. Znaczy, oczywiście niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Dobrze, że o tym przypominasz, bo ja też nie miałem takiej świadomości, no ale to jest też taki przyczynek do tego, o czym często mówię, czyli do relacji z sojusznikami, prawda? I do właściwego rozpoznania ich intencji, tak? I tutaj te intencje były wyraźnie złe, bo trzeba było ocalić Szweda, który stanowił pancerną pięść protestantów w cesarstwie. Dokładnie. Za wszelką cenę, tak? Nie było Gustawa Adolfa, zanim jego córka, też nie wiadomo co z tą córką, bo ona potem w końcu wyjechała, prawda, abdykowała, zmuszona do abdykacji. No były próby, tak, jak już o tym kiedyś rozmawialiśmy, były próby jakiegoś mariażu, tak, propozycje ze strony Władysława IV, mariażu z Krystyną, te pierwsze rozmowy z Francuzami, z Mazarenem, to było właśnie takie sondowanie, czy taka propozycja przejdzie, tak, prośba o poparcie Francji dla mariażu Władysława IV i Krystyny, to oczywiście zostało potraktowane tak, jak zostało potraktowane, tak, z kompletnym lekceważeniem. No było niemożliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę plany polityki francuskiej, prawda, tak. Czyli zagładę domu Habsburskiego. Tak, no. Tak. No, zresztą jest taki cytat, nie pamiętam już komu, zdaje się, że posłowi pruskiemu król Władysław się tak żali potem, że on to by, gdyby wiedział, że Polacy będą postępować tak jak Hiszpanie, czyli metodycznie planować dalekosiężnie i potem te plany realizować, to on by i na 100 lat. Jeżeli dobrze, tak cytuję w tej chwili z pamięci, więc może niedokładnie, i 100 lat mógłby zawrzeć na 100 lat rozejm ze Szwedami, wiedząc, że jego potomkowie plany zrealizują. Natomiast w tym momencie on musi się po prostu chwytać każdej okazji. Nie no, ale to był problem Polski, gdzie no, rządziły stronnictwa, tak, i te stronnictwa nie były bynajmniej lokalne, tak, tylko były sterowane z zewnątrz, tak. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, co mówiłeś o tych Karaibach i Ukrainie, bo to po prostu wygląda tak, jak tu na razie sugerujemy, ale trzeba to powiedzieć wyraźnie, że mamy pewną ekipę, która idzie do władzy, jej szefem jest Armand de Richelieu, tak. Człowiek ten zbiera odważnych pachołków, tak, takich jak pan de Beauplein, tak, a kiedy ten umiera,
umiera albo ginie, szuka innych podobnych. Trafia na braci Levasseur, którzy są hugonotami, ale to trudno. Zdarzają się gorsze rzeczy. Jeden robi politykę gospodarczą i wojenną na Karaibach, a ten drugi powinien być zagospodarowany w jakiś sposób. A że ma smykałkę do rysowania i inżynierii, no to się go wysyła na Ukrainę. Może pociągniemy dalej ten temat. Przeskoczymy troszkę działalność Guillauma Levasseura de Beauplan już w Polsce. W roku 1947, na początku roku, zostaje zwolniony ze służby przez Mikołaja Potockiego, zresztą tego samego Mikołaja Potockiego, który podpisał jego awans na kapitana artylerii królewskiej. I Guillaume Levasseur udaje się najpierw do Gdańska, gdzie no, pewnie konsultuje wykonanie map, może przywiózł materiały również swoje rękopiśmienne królewskiemu rytownikowi, czyli Hondiuszowi, i wyjeżdża z kraju. No i dokąd on jedzie? No na Karaiby. Oczywiście. Odwiedzić brata. No odwiedzić brata, a przy okazji rysować nielegalnie, naturalnie hiszpańskie porty. Znamy jedną taką mapę odręczną, podpisaną zresztą przez Guillauma Levasseura de Beauplan i datowaną, zresztą data jest napisana 1650, przedstawiającą port, zatokę Kartageny, czyli jednego z głównych punktów na mapie kolonii hiszpańskiej w Ameryce. Wraca pan Guillaume Levasseur do Francji, ponieważ jakieś tam zadania go czekają. Dostał królewską nominację na dowódcę załogi Dieppe, staje się, i takiej twierdzy pobliskiej, ponieważ we Francji wybucha fronda. I w roku 50 widzimy już pana Guillauma Levasseura we Francji, w Rouen. Zamieszkał oczywiście u pana Boisvena, Izaaka Boisvena. Rok 50 to jest bardzo ważny rok dla kompanii Wysp Amerykańskich. Mianowicie w tym roku zaczynają się dosyć gwałtowne przekształcenia własnościowe. W roku tym, o ile dobrze pamiętam, ten krewny Desnambika, siostrzeniec Desnambika, zakupuje szereg wysp za kwotę 48 chyba, czy 48,5 tysiąca liwrów. Znaczy to jest około 45 chyba tysięcy liwrów. W roku następnym szereg wysp zakupuje, znaczy generalnie kompania zostaje rozwiązana i sprywatyzowana. Znaczy ta jakby spółka, współpraca, jak to się dzisiaj nazywa, prywatno-publiczna jest likwidowana, natomiast szereg wysp jest po prostu wykupionych przez, zupełnie jak u nas, jest wykupionych przez dotychczasowych gubernatorów, zarządców. W 51 szereg to dla polityki bardzo źle. Wykupuje właśnie ten gubernator generalny za no, takie poważniejsze, zdaje się, wyspy. Wykupuje za kwotę 120 chyba tysięcy liwrów. W roku 50 również pan Boisvena pożycza od Guillauma Levasseura kwotę 20, nie pamiętam już dokładnie, gdzieś mam notatki, ale już nie będę zaglądał, no, ponad 20 tysięcy liwrów. W tym samym roku również pan Guillaume Levasseur kupuje
majątek De Rock w miejscowości, nie chciałbym przekręcić, no w normandzkiej, normandzkim W tym rejonie, o którym mówiłeś, tak? Dieppe, Havre, Villequer. Villequer. Jest to tak zwany biały dom, to jest dwór w tej miejscowości, jeden z tam z, chyba z siedmiu takich ziem z dworem w tym miasteczku, które no jakby dają tytuł, tak? Od tego momentu Guillaume Levasseur de Vauplan staje się również panem de Roc. Otóż ten dwór należał do rodziny żony pana Boisvena. Związany był z rodziną Le Forestier. Ale poczekaj. Więc wygląda na to, że oprócz pożyczki, dzięki tej operacji, pan Boisvin również mógł dysponować gotówką ze sprzedaży tego domu, przynajmniej częściowo. Znaczy, teoretycznie, staje się, Guillaume kupił go od dziadka swojej żony, tak? Od dziadka swojej A żony. Czy jakby pogrzebać głębiej, to by się nie okazało, że pan Boisvin i panowie Levasseur są spokrewnieni przez stryjecznego dziadka albo cioteczną prababkę gdzieś głębiej? Czy są spokrewnieni? Chyba nie, ponieważ okazuje się, że w wyniku tych przekształceń własnościowych i pewnych zdarzeń, które się wówczas dzieją, coś poszło nie tak. W tej wydaje się inwestycji, no bo nie bierze się tak ogromnych kwot, tak, ponad 20 tysięcy. Przypuszczam, że ze sprzedaży tego domu również było sporo gotówki. Pamiętamy, że za 40 tam parę tysięcy można było sporo tych wysp kupić. No tak. Więc przypuszczalnie pan Boisvin szykował się do grubej inwestycji na Karaibach. Coś poszło nie tak. Do tego stopnia poszło nie tak, że w roku 52 ginie Jean Levasseur, czyli ten gubernator Tortugi, który ponoć przypuszcza się, to znaczy taka hipoteza jest postawiona, że gubernator, czyli pan Poincy, bał się gniewu królewskiego, ponieważ Levasseur nie dość, że miał jakieś tam ekscesy natury religijnej, no to jeszcze uważał się za udzielnego władcę na tej Tortudze. No natomiast trudno, żeby było inaczej. No. Tak, a poza tym, z tego co wiemy, to pan Poincy, żebym nie przekręcił, również troszkę lekceważąco się odnosił do władzy królewskiej, zwłaszcza po śmierci kardynała Richelieu w 1942. W 1944 roku, zdaje się, nastąpiła próba jego odwołania i wysłano nawet jego zastępcę, ale zmiana nie nastąpiła. Nie nastąpiła, tak? Okazało się, że bez kardynała Richelieu nie da się przeprowadzić zmian politycznych. Więc tak, on się trzymał się dosyć długo i mocno. Zapewne dlatego, że no, był związany z pewną strukturą zewnętrzną wobec władzy w króla Francji, mianowicie z zakonem maltańskim. Był członkiem zakonu maltańskiego i te 120 tysięcy, za które kupił te kluczowe wyspy, wyciągnął od zakonu maltańskiego. Fantastyczne. Fantastyczne. A polityka zakonu wówczas orientowała się jak? Rozumiem, że nie na Paryż. No w każdym razie zostali właścicielami szeregu posiadłości na Karaibach. Aha. Oficjalnie zupełnie. No więc ta hipoteza o jakimś obawie przed gniewem królewskim jest raczej słaba. Słaba. Dorobiono do tego również oficjalnie pewną historię obyczajową, oczywiście, jak to zwykle. No tak, tak. No w każdym razie przypuszcza się, że jednak to pan Poincy był zleceniodawcą tego morderstwa. Dwóch zresztą protegowanych, zdaje się, Levasseura go zamordowało. Więc być może
to, że coś poszło nie tak i te straty finansowe, jakie poniósł pan Buławę, związane były również z tą śmiercią brata Guillauma Levassera. Fantastyczne. Rozwiązano sprawę, no pan Buławę umarł, był... I pan Buławę nie był członkiem zakonu maltańskiego. Nie był członkiem zakonu maltańskiego. Inna organizacja. Umarł chyba w 66 roku. Nie chcę tutaj już... Ale nie w nędzy. No w każdym razie nie, ale zdaje się, że rodzina miała poważne kłopoty, ponieważ no... jakby cały majątek przejął Guillaume Levasseur jako główny pożyczkodawca, czyli osoba, która miała no musiała być zaspokojona ze spadku po panu Buławenie. Załatwiono to w sposób klasyczny. To znaczy, córka pana Buławena wyszła za pana Levassera. Więc 60, chyba wtedy 6 czy 7-letni pan Guillaume Levasseur ożenił się z tam chyba z 35-letnią córką pana Buławena. W ten sposób wszystko zostało w rodzinie. I wszystko uratowane. Wszystko zostało uratowane. Na tyle dobrze to poszło, że rodzina Buławenów, poza tym, że była szanowaną rodziną na Guadalupie, to również rozkręciła bardzo dobry interes. Do XIX wieku, wspólnie zresztą z rodziną Colombelde, tak się nazywała ta druga rodzina, założyli spółkę, która zajmowała się handlem niewolników, po prostu, handlem niewolników, po prostu, niewolnikami po prostu. I zresztą większość tych szczegółów, o których tu Państwu opowiadam, pochodzi z archiwum rodzinnego rodziny Buławę Colombel, które zupełnie niedawno, bo zdaje się, że w 2010 roku, znalazły się w archiwum miejskim w Hawrze. Fantastycznie. I są dostępne. Są, można pewnie do archiwum zajrzeć obejrzeć, skany przynajmniej. Niesamowite. Fantastyczna historia, szczególnie ta koordynacja działań na krańcach świata i wątki kupieckie. No i ten wątek maltański niesamowity, bo no, rozmaite struktury ponadpaństwowe, tak, albo też obokpaństwowe, to jest coś, co nas szalenie interesuje, tak? No to naprawdę jest fantastyczny model stosowany, dawniej stosowany również dziś. Zawsze, tak. No przecież Holendrzy na przykład próbowali tworzyć struktury pirackie skierowane na wschodzie, skierowane przeciwko Chinom. Tak, więc to jest model sprawdzony i skuteczny, zresztą dzisiaj również. Charakteryzuje się tym, że na takiej organizacji nie spoczywa żadna odpowiedzialność. Tak? Tak. Żadna. Tak, tak. Żadna dziejowa odpowiedzialność, ani doraźna, nie spoczywa na takiej organizacji. To jest coś niesamowitego. Jeszcze słowo o Armandzie de Richelieu, bo ja rozumiem, że z jego śmiercią powaga królestwa zeszła do grobu. Pojawił się Mazarini, ale to już nie było to. No to był taki, tak, to był taki drugi Richelieu, ale chyba już mniejszego słabszy formatu. W uszach po prostu. I, no i też bracia de Boplem wraz ze śmiercią byli narażeni na W ogóle należy kłopot. Przypomnieć, że Richelieu, który jakby został tym pierwszym ministrem w 1924 roku, no wziął się porządnie do roboty i od tego momentu właśnie ruszyły z kopyta różne prace, takie dalekosiężne plany i realizacje. O których marzył w Polsce Władysław IV. O których marzył w Polsce Władysław IV. I to zupełnie na krańcach świata przeciwległych, bo i na Karaibach, i na przykład z inicjatywy Richelieu, mnisi francuscy nawiązywali kontakty z Persją i w roku 1928, zdaje się, nawiązano właśnie oficjalne kontakty z Persją właśnie z inicjatywy Mazarena, więc no, to był człowiek dużego formatu i energiczny.
Z inicjatywy Richelieu, a nie Mazarena. Z inicjatywy Richelieu oczywiście, tak. No, być może największego formatu, ale to sobie kiedyś pogadamy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszemu gościowi, Rafałowi Czerniakowi. Chciałem jeszcze raz przypomnieć o tej książce. Ona jest cały czas w sprzedaży. Fantastyczna i do rozmyślań i rozrywki. Bardzo polecam i dziękujemy Państwu. Spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji tej książki. Dziękuję. Rafał Czerniak, Gabriel Maciejewski. Dziękuję.